Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy makowiec w cieście krucho-drożdżowym. Na ciasto potrzebować będziemy 1,5 szklanki mąki pszennej, szczyptę soli, jedno jajko, 4 łyżki cukru, ale jedną łyżkę cukru dodaję do drożdży. Tutaj mam 2 deko drożdży i zalewam drożdże 4 łyżkami kwaśnej śmietany i dokładnie mieszam. I mam 10 deko stopionego masła. Ciasto zarobimy i dam do lodówki na 30 minut. I później, już tutaj mam masę makową też przygotowaną. Tak. Drożdże już jest rozmieszany. Dolewam do mąki. Dokładnie mieszam. I dodaję stopione masło. I tak ciasto zarabiam i daję do lodówki. Możemy masło zeczeć na tarce o dużych oczkach, ale dla mnie jest prościej, jeżeli ja to masło topię. I teraz ciasto już mam zarobione i daję do lodówki na 30 minut. I zrobimy masę makową. Ciasto w lodówce nam odpoczęło. Podzieliłam na 2 części. Większą część wyłożę do formy, a z mniejszej zrobię wierzch ciasta takim gadżetem. Teraz przygotujemy masę makową. Mam tutaj 40 deko zmielonego maku. Ja mak kupuję w markecie. Mak zalałam 2 szklankami wrzącej wody i pozostawiłam do ostudzenia. Mak już mam zimny. Dodaję 1 łyżkę mąki ziemniaczanej, 1 duże jajko, 5 deko stopionego masła, szklankę cukru, olejek migdałowy. Możemy zastąpić wanilią, możemy dodać cynamonu. To już dowolność, co lubimy. I dużą garść dowolnych orzechów. Ja lubię orzechy nie do końca pokrojone, więc mam je takie, mam tutaj migdały, mam po prostu orzechy. I masę makową bardzo dokładnie mieszamy. Musi być całkowicie. I już masę makową mam przygotowaną i tak jak wspominałam, mniejszą część ciasta wałkuję, a większą wykładam do formy. Tak jak wspominałam, większą część ciasta mam wyłożoną w formie 17 na 27 cm i na ciasto wykładam masę makową. Rozprowadzam po całej powierzchni. A mniejszą część ciasta rozwałkowałam. I ja, tak jak już też wspominałam, ja mam taki gadżet i nacinam ciasto tym gadżetem i położę na makowcu.
super. Teraz na makowcu to położyłam obok makowca, ale nadrobiłam to. Tak. I tu dokładnie należy. Troszeczkę mi to... No, ale powiedzmy, że wyszło. I tak makowiec będziemy piekli godzinę czasu w 170 stopniach. Makowiec w cieście krucho-drożdżowym. I tak oto wygląda makowiec w cieście krucho-drożdżowym. Wierzch oprószę cukrem pudrem i ukroimy kawałeczek. Wygląda w przekroju. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Makowiec w cieście krucho-drożdżowym.